Dobry wieczór. Za chwilę będę rozmawiał z Karoliną Rokitą, wiceprezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia w Przemyślu i sędzią Sądu Rejonowego w Przemyślu na temat przywrócenia praworządności i obecnej sytuacji politycznej w kraju. Dobry wieczór, pani sędzio. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Niedawno odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała Zjednoczona Prawica, ale szanse na utworzenie rządu ma opozycja. Jak trudnym zadaniem w pani ocenie będzie przywrócenie praworządności? Najtrudniejsze zadanie tak naprawdę już wykonaliśmy, dlatego że przez te ostatnie 8 lat zdiagnozowaliśmy wszystkie problemy dręczące sądownictwo w Polsce i wymiar sprawiedliwości w ogóle i opracowaliśmy rozwiązania, które mają tym problemom zaradzić. Te rozwiązania zawarliśmy w trzech projektach ustaw, które razem z projektami opracowanymi przez Fundację Batorego i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia tworzą pakiet pięciu ustaw. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia przygotowało trzy projekty w ramach tego pakietu. Pierwszy projekt dotyczy Krajowej Rady Sądownictwa, drugi ustroju sądów powszechnych, trzeci Sądu Najwyższego. Te projekty to są gotowe pomysły, gotowe rozwiązania na to, jak przywrócić praworządność, odblokować środki z Krajowego Programu Odbudowy i zbudować nowoczesne, otwarte dla obywateli sądownictwo. Te projekty położyliśmy na stole kilka miesięcy temu. Przekazaliśmy je wszystkim ugrupowaniom politycznym, które były tym zainteresowane. No i teraz czas na ruch ze strony polityków. Przy czym przestrzegamy, że nie chodzi tutaj o prowizoryczne, doraźne rozwiązania, tylko o realną, systemową zmianę, która wprowadzi polski wymiar sprawiedliwości w XXI wiek. Jakbym się miała pokusić o jakąś metaforę, to mogłabym powiedzieć, że przez te ostatnie lata zrobiliśmy masę, zrobiliśmy rzeźbę i teraz jesteśmy gotowi na to, żeby wziąć na barki ten ciężar odbudowy praworządności i współpracować w budowaniu nowoczesnego sądownictwa. I tu bym postawił kropkę, bo powiedziała pani sędzia, że należy wszystko zależy od polityków, żeby wprowadzić wymiar sprawiedliwości, polski wymiar sprawiedliwości w XXI wiek. Justitia i Lex Super Omnia przedstawiła konkretne projekty, ogólnie środowiska prawnicze przedstawiły konkretne projekty, ale jeżeli popatrzy się na wymiar sprawiedliwości, kondycję wymiaru sprawiedliwości, która jest jaka jest, to czy nie obawia się pani, że politycy właśnie opozycji mogą zamiast właśnie na wartości postawić na czysto polityczny pragmatyzm i zachować te narzędzia, które są ze względów właśnie pragmatycznych i takiego pewnego rodzaju wygodę polityczną bądź pragmatyzm, gdyż narzędzia, które właśnie są wygodne dla każdej ekipy rządzącej, nie tylko dla Zjednoczonej Prawicy, która straciła władzę. Z pewnością, panie redaktorze, jest tak, że każda władza polityczna, niezależnie od swojej proweniencji, zawsze ma tę pokusę, żeby w jakiś sposób swoją kontrolę nad władzą sądowniczą, nad trzecią władzą zwiększać. Natomiast my będziemy patrzeć na ręce każdej władzy i zawsze w sytuacji, kiedy niezależność sądownictwa, prawo obywateli do niezależnego sądu będzie naruszane,
My będziemy głośno i zdecydowanie zabierać głos. Natomiast powtórzę jeszcze jedną rzecz. Politycy mają to do siebie, że myślą cyklem kampanijnym, myślą cyklem, można by powiedzieć, przygotowań olimpijskich, bo tak jak olimpiada jest co 4 lata, tak wybory są co 4 lata. I zawsze istnieje taka pokusa, żeby poprzestać na jakichś doraźnych, prowizorycznych rozwiązaniach, które na już dadzą jakiś pozorny efekt, jakąś pozorną poprawę. My natomiast przestrzegamy przed takim sposobem myślenia, ponieważ tak jak już zaznaczyłam uprzednio, potrzebne są realne, systemowe, głębokie zmiany wymiaru sprawiedliwości, przebudowa całego systemu zgodnie ze standardami europejskimi, tak żeby polskie sądownictwo wreszcie się znalazło w XXI wieku. A zatem my nie myślimy cyklem o przygotowań olimpijskich, tylko my myślimy długofalowo, tak jak maratończycy. Patrzymy na to, zastanawiamy się nad tym, jakie to sądownictwo ma być nie za 4 lata, ale za 5, za 10, za 20. I nawiązałbym trochę I do tego, co pani sędzia powiedziała, mianowicie niedawno OKPO, niedawno pojechał do Brukseli, żeby negocjować odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy. I jak pani sędzia sądzi, czy instytucje europejskie zgodzą się na jakiś kompromis w sprawie KPO i złagodzą warunki w sprawie kamieni milowych? Musimy pamiętać o tym, że warunkiem odblokowania środków z Krajowego Programu Odbudowy, tak jak pan redaktor powiedział, jest spełnienie tych kamieni milowych. One dotychczas nie zostały spełnione i w mojej ocenie Komisja Europejska nie poczyni tutaj żadnych ustępstw i nie odblokuje tych środków, opierając się wyłącznie na deklaracjach czy dobrej woli w zakresie spełnienia tych kamieni milowych, przywrócenia praworządności. Dlatego znów powtarzam, że najważniejsze są systemowe zmiany, realne zmiany przeprowadzone na ścieżce ustawodawczej. Tutaj naprawdę nie ma drogi na skróty. Ani żeby osiągnąć efekt w postaci odblokowania środków unijnych, ani żeby dokonać jakiejś realnej poprawy w tym, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. I jak pani sędzia sądzi, czy do właśnie zreformowania, właściwie naprawienia wymiaru sprawiedliwości powinny zostać zaproszone środowiska prawnicze? Jak najbardziej, zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, te projekty opracowane w ramach pakietu pięciu ustaw są wynikiem ciężkiej pracy ekspertów właśnie ze środowisk prawniczych, ze środowisk organizacji pozarządowych, bo tak jak mówiłam, nie tylko nasze stowarzyszenie, czyli Justitia, ale także Fundacja Batorego i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Oczywiście uważam, że należy powrócić do dobrego obyczaju legislacyjnego w postaci szerokich konsultacji społecznych, zwłaszcza w obszarach tak istotnych jak wymiar sprawiedliwości, który to obszar dotyka w zasadzie wszystkich obywateli. Przez ostatnie 8 lat, pośród wielu grzechów legislacyjnych, właśnie możemy wskazać na ten, że całkowicie w zasadzie zarzucono konsultacje społeczne. A zatem my jesteśmy gotowi na tę współpracę. Oczywiście absolutnie jesteśmy za tym, żeby nasze projekty były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Można powiedzieć, że my swego rodzaju konsultacje społeczne jako stowarzyszenie już odbyliśmy, ponieważ przez ostatnie 2 lata, między innymi dzięki wsparciu z Funduszu Aktywni Obywatele, prowadziliśmy program Rządy Prawa Wspólna Sprawa. Jednym z elementów tego programu
Były warsztaty z obywatelami, które prowadziliśmy i na dużych festiwalach rockowych, i przy okazji pikników w małych miejscowościach. Te warsztaty polegały na tym, że po prostu spotykaliśmy się z obywatelami i pytaliśmy ich, co im się w sądach nie podoba, co by chcieli naprawić i jakie sądownictwo im się marzy po prostu. Wszystkie wnioski z tych warsztatów myśmy zebrali, opracowali. I to była jedna z podstaw dla stworzenia tych projektów, które teraz znalazły się w pakiecie 5 ustaw. I właśnie, jeżeli chodzi o to, co ja i inne stowarzyszenia prawnicze, jak pani sądzi, czy przyszła ekipa rządząca jest gotowa na właśnie podobne konsultacje i przeprowadzenie podobnej debaty o przyszłości wymiaru sprawiedliwości? Panie redaktorze, uważam, że demokratyczna opozycja, że jeżeli udaje się sformować rząd i stanie do tego zadania reformowania wymiaru sprawiedliwości, musi być gotowa na szeroką debatę społeczną, musi być gotowa na szerokie konsultacje społeczne, a to dlatego, że społeczeństwo obywatelskie 15 października, idąc tak gremialnie do wyborów, pokazało właśnie, że debata publiczna, konsultacje społeczne, poszanowanie po prostu dla głosu obywateli, to jest to, na co stawia. Więc powiedziałabym, że nie ma odwrotu od tej ścieżki debaty publicznej na temat zmian w sądownictwie. I być może szedłbym w drogę, być może nie, mianowicie wybory prezydenckie dopiero w 2025 roku. I czy nie obawia się pani sędzia, że pewne procesy związane z przywracaniem praworządności mogą zostać wstrzymane właśnie aż do 2025 roku, gdy do Pałacu Prezydenckiego zostanie wybrany właśnie nowy prezydent? Oczywiście, panie redaktorze, myślę, że taka obawa istnieje. Jest możliwe, że aktualnie urzędujący prezydent będzie korzystał z prawa weta, jeżeli chodzi o również o ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Natomiast uważam też, że jak najszybciej należy rozpocząć rozmowy po prostu z panem prezydentem na ten temat. I sądzę też, że pan prezydent ma świadomość, że jeżeli użyje prawa weta, to po prostu będzie oznaczało, że bierze osobistą odpowiedzialność za to, że nie będzie środków z Krajowego Planu Odbudowy i nie tylko, ponieważ również te fundusze z ogólnego budżetu unijnego są zagrożone. Pamiętajmy też, że istnieje mechanizm pieniądze za praworządność, więc będzie to osobistą odpowiedzialnością prezydenta, że nie będzie środków unijnych, nie będzie nowoczesnego sądownictwa na miarę XXI wieku. Obywatele będą coraz dłużej czekali na rozstrzygnięcie swoich spraw w sądach, bo przypomnę, że przez 8 lat rządów pana ministra Ziobry w resorcie sprawiedliwości czas trwania postępowań wydłużył się niemal o 70%. A kolejna rzecz, którą pan prezydent w razie zastosowania prawa weta weźmie na swoje barki i swoją odpowiedzialność, to jest to, że niewykonanie orzeczeń europejskich trybunałów, które pakiet 5 ustaw w pełni realizuje, będzie oznaczało, że do tychże trybunałów będą wpływały kolejne skargi. I z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa Polska będzie zobowiązana do zapłaty kolejnych odszkodowań. I trochę bym nawiązał do tego, co pani sędzia wcześniej powiedziała, mianowicie wspomniała pani o tym, że należy dostosować wymiar sprawiedliwości do wyzwań XXI wieku. Mianowicie o to bym się zapytał, co w pani ocenie opozycja przyszła, co będzie musiała zrobić w celu właśnie
dostosowania wymiaru sprawiedliwości do XXI wieku, do wyzwania XXI wieku. Panie redaktorze, smutna prawda jest taka, że banki w Polsce mają jedne z najnowocześniejszych systemów internetowych obsługi klienta. Mamy aplikację typu mObywatel, możemy złożyć PIT drogą elektroniczną, możemy decyzję w przedmiocie 500+ uzyskać drogą elektroniczną. Tymczasem sądy cały czas są w XIX wieku w epoce papieru i pieczęci. To pokazuje, że tak naprawdę żaden z dotychczasowych ministrów sprawiedliwości nie potraktował poważnie zagadnienia cyfryzacji, informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Tych zagadnień, które są do załatwienia w tym obszarze, jest naprawdę bardzo dużo, począwszy od korespondencji, która mogłaby się odbywać drogą elektroniczną, a cały czas odbywa się w drodze listów poleconych, które cały czas są papierowe, a już od dawna powinny być cyfrowe. Systemów sądowych, które tak naprawdę istnieją w szczątkowej formie i daleko jest im do tego, co w wymiarze sprawiedliwości już dawno dzieje się w innych krajach, bo dla przykładu w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, w wielu krajach Unii Europejskiej, nawet u naszych bliskich sąsiadów, jak Słowacja na przykład, są systemy, które nie tylko mają charakter taki informatyczny, porządkujący różne dokumenty, ale są oparte o sztuczną inteligencję, więc w zasadzie na całym świecie sztuczna inteligencja już teraz wspomaga wymiar sprawiedliwości, nawet w zakresie takiej pomocniczej predykcji orzeczeń, a my cały czas tkwimy w XIX wieku i szczytem naszych osiągnięć w zakresie cyfryzacji sądownictwa jest to, że niektóre rozprawy odbywają się zdalnie, a przypomnę, że dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, że wymusiła to po prostu pandemia. Przy czym ten system rozpraw zdalnych naprawdę pozostawia wiele do życzenia, ponieważ po pierwsze jest zorganizowany w oparciu o narzędzia zewnętrzne, co stwarza chyba, co jest oczywiste, wiele zagrożeń. No i daleko jest mu do sprawności. Ja z własnej praktyki mogę powiedzieć, że raptem wczoraj musiałam przerwać posiedzenie zdalne i odroczyć rozprawę na dosyć odległy termin, bo takie te terminy niestety są, tylko i wyłącznie dlatego, że posiedzenie zdalne cały czas było przerywane właśnie ze względów technicznych. Rwało się połączenie internetowe i nie mogłam zakończyć rozprawy. Więc to jest sytuacja, powiedziałabym, taka symboliczna, jeżeli chodzi o to, w którym miejscu jesteśmy w kwestii cyfryzacji sądownictwa. Naprawdę bardzo, bardzo daleko w tyle. Na przykład Słowacja czy Rumunia ze środków pozyskanych z KPO dokonują cyfryzacji akt. Te pieniądze, które są zablokowane w tej chwili, te środki europejskie, które cały czas do Polski nie mogą trafić z uwagi na systemowe łamanie praworządności przez odchodzącą ekipę rządzącą, mogłyby chociażby w małej części być przeznaczone właśnie na profesjonalną informatyzację sądów, wprowadzenie ich w XXI wiek, co tak naprawdę od ręki dałoby ogromne przyspieszenie postępowań, chociażby z uwagi na to, że obieg korespondencji odbywałby się elektronicznie, a w tej chwili wszystko to jest analogowe, papierowe i przestarzałe. Niektórym zadaniem przed ministrem, nowym ministrem sprawiedliwości, ale też ministrem cyfryzacji będzie właśnie cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. Panie redaktorze, uważam, że to będzie jedno z kluczowych zadań, dlatego że
Oczywiście, podstawową kwestią jest przywrócenie praworządności i takie dogłębne, systemowe zmiany, a inną kwestią jest unowocześnienie tego wymiaru sprawiedliwości, tak żeby on dla człowieka był po prostu przystępny, żeby obywatel idąc do sądu czuł się zaopiekowany. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli pan wchodzi na stronę internetową jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, to może pan zadawać pytania czy uzyskiwać jakieś informacje poprzez rozmowy z chatbotem. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby biuro obsługi interesanta w sądach też poprzez takie chatboty swoje zadania wykonywały? Jest naprawdę bardzo dużo różnych drobnych kwestii, które można załatwić od zaraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości chociażby, które ze skutkiem natychmiastowym przyspieszą postępowania i sprawią, że sądy po prostu staną się instytucjami bardziej przyjaznymi dla ludzi. Więc zdecydowanie powiedziałabym, że cyfryzacja to będzie jedno z kluczowych zadań nowego ministra. I trochę przechodząc do innego wątku, mianowicie, jakie konsekwencje powinny zostać wyciągnięte wobec prawników, którzy zdecydowali się na współpracę z jeszcze obecnym obozem władzy? Panie redaktorze, na pewno każda taka sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie przez sądownictwo dyscyplinarne, które będzie odpowiadało standardom europejskim, ponieważ każdy ma prawo do rozstrzygnięcia swojej sprawy również dyscyplinarnej przez organ niezależny. Natomiast tak naprawdę no, ci, którzy sprzeniewierzyli się rocie ślubowania, mówię tutaj o sędziach, ci, którzy gdzieś w pogoni za awansami czy korzyściami finansowymi, przepraszam, zatracili tę swoją niezależność, nie sądzę, żeby byli w stanie z powrotem wejść na ścieżkę tej niezależności i wykonywania zawodu sędziowskiego zgodnie z zasadami etyki, które mu przyświecają. I być może trochę nawiązując do jednego z moich pytań, mianowicie, jaką lekcję w ocenie pani sędzi powinno odrobić społeczeństwo po 8 latach rządu Zjednoczonej Prawicy? Mam tu na myśli dewastacji państwa prawa. Ja, panie redaktorze, uważam, że społeczeństwo obywatelskie już te lekcje bardzo pilnie odrobiło, co pokazało chociażby poprzez tę olbrzymią frekwencję wyborczą, największą od 89 roku, nawet zdaje się, że w 89 roku tak wysokiej frekwencji wyborczej nie było. Więc powiedziałabym, że społeczeństwo obywatelskie te lekcje odrobiło, pewnie w przyspieszonym tempie, pewnie w dramatycznych okolicznościach, jeżeli chociażby przypomnimy sobie protesty po pseudo-wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, gdzie ludzie po prostu w brutalny sposób, zwłaszcza kobiety, były traktowane przez policję podczas demonstracji ulicznych. Natomiast uważam, że swoją lekcję odrobili i dalej muszą odrabiać przede wszystkim sędziowie i prawnicy innych zawodów także. Myśmy przez te ostatnie lata mieli okazję się przekonać, że no, obywatele stoją za nami murem, mimo tych wszystkich wad naszego sądownictwa i tych wielu aspektów, które należałoby poprawić.
Zawsze mogliśmy na obywateli liczyć, zawsze czuliśmy, że stoją po naszej stronie i tutaj chylę ogromnie czoła przed wszystkimi obywatelami, którzy nawet w Przemyślu, gdzie orzekam, dzielnie protestowali w obronie sądów, wychodzili z nami przed budynki sądów każdego 18 dnia miesiąca. I zawsze można było na nich liczyć, byli niezawodni. Ale sędziowie też przekonali się, że kluczowym do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i do wzmocnienia zaufania obywateli do sędziów jest to, żeby wyjść z tej przysłowiowej szklanej wieży, po prostu porozmawiać z ludźmi, być z nimi, starać się w przystępny sposób te zawiłe kwestie związane z praworządnością tłumaczyć i myślę, że wiele żeśmy się przez ten czas nauczyli, ale także wiele jeszcze mamy tutaj do zrobienia. Co jeszcze mi się nasuwa, to to, że trzeba pamiętać o tym, jak ważna jest edukacja obywatelska, elementarna edukacja z zakresu prawa, która nie może tylko i wyłącznie spoczywać na trzecim sektorze, na organizacjach pozarządowych, ale powinna być elementem programu nauczania już od najniższych klas. I jeżeli wspólnie zbudujemy taki system, zadbamy o tych najmłodszych obywateli w zakresie edukacji obywatelskiej, to zaprocentuje w przyszłości. Wspomniała Pani sędzia o edukacji, nie tylko edukacji obywatelskiej, ale też edukacji o systemie edukacji, mianowicie programach nauczania. I jaką właśnie lekcję, jeżeli chodzi o edukację obywatelską, też systemu nauczania powinni odrobić politycy właśnie też, żeby powstrzymywać pewne swoje zapędy, może nie tyle zapędy, żeby powstrzymywać swoją żądzę władzy. Na pewno nie może być tak, że polityka będzie rządziła szkołą. Szkołą powinna rządzić dbałość o zapewnienie jak najlepszej jakości edukacji, nie tylko o to, żeby za wszelką cenę realizować podstawę programową, ale o to, żeby po prostu wykształcić ludzi, którzy potrafią krytycznie myśleć, którzy potrafią konstruować własne wnioski, którzy nie przyjmują ślepo przedstawianych im tez. W mojej ocenie właśnie to tutaj jest najważniejsze. I tak jak powiedziałam uprzednio, stawianie na tą edukację obywatelską od najmłodszych lat, to nie może być w ten sposób, że raz, dwa razy do roku organizacja pozarządowa, o ile w ogóle zostanie wpuszczana do szkoły, tak jak mieliśmy z tym do czynienia ostatnio, przyjdzie i ktoś przeprowadzi lekcje z elementów prawa, przedstawi symulację rozprawy sądowej czy opowie dzieciom o konstytucji. To musi być wpisane w system edukacji, jak każde inne zajęcia typu matematyka, język angielski, język polski. I nawiązując jeszcze trochę do tego, co pani sędzia powiedziała, mianowicie o frekwencji wyborczej i o 8 latach obrony praworządności, mianowicie. I jak pani sędzia sądzi, czy w wyniku właśnie tych dwóch czynników, czyli obrony praworządności i dużej frekwencji w czasie wyborów, zadałbym takie pytanie, jak pani sędzia właśnie sądzi, czy jako społeczeństwo staliśmy się przez te ostatnie 8 lat, przez wydarzenia, które miały miejsce w czasie tych ostatnich 8 lat, bardziej obywatelscy jako społeczeństwo? Zdecydowanie tak. Myślę, że było to widoczne chociażby na demonstracjach w obronie Sądu Najwyższego, tak zwanych łańcuchach światła. Było to widoczne podczas demonstracji, o których już wspomniałam,
po pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, obywatele przez te 8 lat naprawdę bardzo często nie tylko wychodzili na ulicę, żeby demonstrować, ale w wielu różnych formach pokazywali, że wartości demokratyczne, praworządność, prawa człowieka, ta przynależność do świata cywilizacji zachodnioeuropejskiej jest dla nich bardzo ważna. W Przemyślu, w którym pracuję, jest wspaniała grupa obywateli Rebelianty Przemyśl. Nie jest to bardzo liczna grupa, ale niezwykle zaangażowana. Te osoby w zasadzie przy każdej jakiejś takiej sytuacji krytycznej, która miała w Polsce miejsce, która zagrażała prawom człowieka, prawom obywatelskim, w jakiś sposób protestowały. Czy były to demonstracje, czy były to protesty w obronie sądów, czy były to jakieś happeningi, zawsze ci obywatele byli na posterunku. A zatem z całą pewnością można powiedzieć, że dojrzało nam po prostu to społeczeństwo obywatelskie przez te 8 lat, ale tak jak też wspomniałam uprzednio, no absolutnie nie możemy spoczywać na laurach, ponieważ no, ten piękny kwiat społeczeństwa obywatelskiego, demokracji trzeba cały czas podlewać, dbać o niego, poświęcać mu uwagę. I na sam już koniec, mianowicie, co w Pani ocenie powinni lub czego nie powinni zrobić politycy przy rządu, żeby nie zmarnować takiego zaangażowania swoich wyborców? Mam tu właśnie na myśli zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, które angażowało się w różne protesty i właśnie powtórzę to pytanie, co w Pani ocenie powinni lub czego nie powinni zrobić politycy? Przede wszystkim, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, powinni spełnić po prostu wszystkie swoje obietnice wyborcze, które złożyli w tym zakresie. Ta olbrzymia frekwencja, o której już wielokrotnie wspominałam, jednoznacznie pokazała, że polscy obywatele są za wartościami demokratycznymi, są za praworządnością, za dbałością o prawa człowieka. Ja wspomnę tylko, że w najnowszym rankingu praworządności Polska zajmuje miejsce dalsze niż Barbados czy Kostaryka. I ludzie idąc do wyborów dali bardzo jasny sygnał, że chcą przywrócenia praworządności. Za tym właśnie się opowiadają, więc politycy absolutnie nie mogą zmarnować tego gigantycznego kredytu zaufania, który dostali. Nie mogą zmarnować tej wspaniałej obywatelskiej energii, ale też muszą się wystrzegać przed podejmowaniem jakichś kroków takich doraźnych, przed wdrażaniem jakichś prowizorycznych rozwiązań, które dadzą takie pozorne efekty poprawy, którymi się można pochwalić szybciutko w mediach społecznościowych. Nie, nie, ludzie tego nie chcą. Ludzie chcą nowoczesnej Polski, praworządnej, demokratycznej, ale to wszystko musi się odbywać w oparciu o dogłębną przebudowę systemu wymiaru sprawiedliwości. I jeszcze do tego bym nawiązał, mianowicie jak pani sędzia sądzi, czy dogłębna przebudowa wymiaru sprawiedliwości jest możliwa? I zadałbym tu jeszcze jedno pytanie, czy według pani sędzi będzie do tego wola polityczna? Czy będzie wola polityczna? Tego ja nie wiem i nie chcę na ten temat spekulować. Tak jak powiedziałam, no, politycy dostali od obywateli bardzo jasny sygnał, jakie są oczekiwania w tym zakresie, więc to jest ich odpowiedzialność, żeby te
oczekiwania spełnić. My przez te ostatnie lata ciężko pracowaliśmy nad znalezieniem optymalnych rozwiązań, które pozwolą ten niezwykle splątany węzeł gordyjski w zakresie praworządności przeciąć. Opracowaliśmy systemowe rozwiązania. Te nasze pomysły są gotowe, leżą na stole, więc politycy po prostu powinni z nich skorzystać i ścieżką ustawową te zmiany wprowadzić. Bardzo dziękuję za rozmowę.